Okej, znalazłem w końcu miejsce, gdzie przedtem mnie nie było. Jest tutaj kilka bardzo, bardzo ciekawych pojazdów i teraz zamierzam Wam je pokazać. Przede wszystkim to cudo. Zobaczcie na to. ...234-3. Rewelacyjne. Tak wygląda ten pojazd, jakby mógł po prostu za chwilę odjechać stąd. Zresztą może i może. Panzer 2 wersja L. To ja idę do tego, tam do Borgeniny. Dobra. I tam się spotkamy, jak ponagrywasz to przejście, bo to w sumie wszystko jest nagrane. Tak, tam też, tak? Jeszcze nam namioty zostały. Tak? Tam na dworze. Tak. Tak? Jak skończysz to nagrywać, przejść, to pójdziemy tu na dworze. Dobra. I to tam. Dobra, dobra. Panzer dwójeczka. Tylko wersja L to już jest oczywiście późniejsza. I tutaj, zobaczcie na to. T26 1933 roku. O, proszę. To chyba znacie. Powstanie warszawskie, czyli Goliat, powinien być Wam znany, był używany do rozwalania na przykład barykad. Bardzo ciekawy pojazd, jeżeli ktoś z Was był w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego. O kurka wodna, zobaczcie na to. Jeżeli ktoś z Was był w Powstaniu Warszawskim, to na pewno widział Goliata. A tutaj mamy Locust. Jakie to jest maleństwo. Jestem sporo wyższy od tego pojazdu. O, świat jest mały jednak. Fajny mały bączek. Teraz zobaczmy tutaj, o co chodzi. Proszę bardzo, jest załadowany. Thank you.
Okej, zobaczmy tamtą piękność. Czy tędy przejdę? Ależ tak. Ho, ho, ho. Zobaczcie na to. APC Saracen. O, na kłódkę zamknięte. Pewnie normalnie ludzie wchodzili tutaj. Ale żeby coś się nie stało. Nie ukrywam, że kołowe pojazdy bardzo mi się podobają. A tutaj to już chyba byłem obok tego. Tak. Water dispenser. Dobra. Czyli to już widzieliście. Ale nie widzieliście tego, co tutaj jest. O, tutaj jest czołg przepołowiony. Najpierw wam pokażę z tej strony. To jest dopiero eksponat. Zobaczcie, cała ekspozycja. To, że tam wejdę, tam jest dużo ludzi. Kurczę. Czołg został na pół. Tutaj jest Wargaming Center chyba. A nie. Dobra, zamotałem się. Proszę, tu się można pobawić. Tutaj oczywiście silniczek. Wszystko się rusza. A tu fantastyczne modele. To jakiś pojazd zabezpieczenia technicznego, ale kurka wodna to? Jest napisane, o co chodzi. Przy lądowaniu na plaży ten pojazd miał za zadanie oczyścić z wraków prawdopodobnie całą plażę, żeby zrobić miejsce pod następny rzut. Czyli to był pojazd, który prawdopodobnie miał pracować pod ogniem. Kurczę. Ale sobie nie wyobrażam załogi.
tutaj jest pokazane, ale to macie u mnie na filmie, po co w ogóle jest gwintowana lufa. Ma wprawić pocisk w ruch obrotowy. Pomysł. Zobaczcie. Tutaj dosyć ciasno. Thank you.